Hej i hello, tu Magda Atkins i dzisiaj wyniki losowania. Kochani, a w tym pudełku są nazwiska i niki osób, które pisały komentarze i wezmą udział w losowaniu. Zaraz to wszystko pięknie pomieszam i wyłonię trzech zwycięzców. Osobą numer jeden, która wygrała, jest Karolina Nowicka. Karolina, gratuluję. Osobą numer dwa, zwyciężczynią konkursu, jest Sylwia Tymczak. Sylwia, gratuluję. I jeszcze została mi jedna osoba, to może jeszcze raz pomieszam. I osobą numer 3, zwyciężczynią naszego konkursu, jest Monika Klepacz. Monika, bardzo ci również gratuluję. Te wszystkie osoby, które dzisiaj wygrały, poproszę o zostawienie w komentarzu nazwę swojego Instagrama, żebym mogła się do was odezwać i tam opowiem o szczegółach dostawy prezentu. Słuchajcie, jeszcze wymyśliłam jedną niespodziankę, bo tak mi przyszło do głowy, że to mogłaby być fajna sprawa. I próbuję znaleźć trzy wygrane na Instagramie. I tak naprawdę jedyną osobą, którą udało mi się znaleźć, jest Sylwia Tymczak. To ja może do niej zadzwonię i ogłoszę ją jako zwyciężczynię. Ciekawe, czy się ucieszy. Dobra, to dzwonię. Ciekawe, czy odbierze. Halo. O, cześć Sylwia, tu Magda Atkins. Słuchaj, kochana, dzwonię do ciebie, ponieważ chcę ci obwieścić niespodziankę i właśnie ciebie wylosowałam, ponieważ otrzymujesz swoją ulubioną pomadkę Crush Lip Color. Nie wierzę. Naprawdę? Słuchaj, mam nadzieję, że ci się spodoba. Cieszy się, co? Sylwia, słuchaj. Słuchaj, i tak sobie pomyślałam, jesteś taka fajna, masz... coś mi przyszło do głowy, może byś chciała wziąć udział jako jeszcze dodatkowa nagroda w jakimś moim nagraniu na YouTubie. Co myślisz? Przyjęłabyś zaproszenie? O Boże, to się dzieje naprawdę! Nie wierzę, tak! Super! Może byś mi to mnie... Słuchajcie, no... Słuchaj, dzieje się prawda, także ja teraz nagrywam makijaż halloweenowy, słuchaj, bo jutro premiera i potem zadzwonię do ciebie i powiem ci o szczegółach, co wymyśliłam i kiedy byśmy mogły tutaj nagrać kolejny odcinek z tobą. Co ty na to? Jejuś, ja jestem po prostu w takim szoku, że jedyne ci powiem to tak. Super. Ja to myślę na wszystko, wow, nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Sylwia, świetnie, to słuchaj, ja gonię do nagrania i dzwonię potem po nagraniu, dobrze? I się umawiamy. Dziękuję. I dziękuję, że mnie obserwujesz i że ze mną jesteś. Będę. Dziękuję, do zobaczenia. Do usłyszenia wkrótce. Pa, pa. Jezu, jaka fajna dziewczyna, nie no, od razu się chce robić ten kano, słuchajcie. Także dziękuję, że ze mną jesteście i będzie więcej takich nagród. A dzisiaj, kochani, ponieważ zbliża się Halloween, robimy makijaż halloweenowy i oczywiście z cyklu Tips and Tricks, bo znacie, że ja takie rzeczy uwielbiam, pokażę wam, jak zrobić szybko, na ostatnią chwilę, makijaż na Halloween. Słuchajcie, więc tutorial makijażowy z cyklu Tips and Tricks, no bo co jest zazwyczaj na Halloween? Mało czasu, mało produktów, ubieramy się, gonimy, a co z tym make-upem halloweenowym? Ja może zacznę od takiego prostego makijażu, najpierw smoky eyes, do którego dodamy element grozy i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Słuchajcie, no bo czasami dostajemy zaproszenie, tak zwane last minute, mamy kilka produktów, wszystkie sklepy zamknięte, nie możemy kupić tych farbek do efektów specjalnych i się zastanawiamy, co tu zrobić. Więc ja może tak zacznę od tradycyjnego makijażu smoky eyes, do którego dodamy kilka elementów, no i zobaczymy, co nam wyjdzie. Na początek ten osławiony czarny eyeliner. Nawet Adele mówiła o tym czarnym, kultowym eyelinerze w Vogue.
gdzie mówiła, że jest to jej ulubiony eyeliner i nie może sobie wyobrazić życia bez niego. Ja trochę też, ponieważ jest to kolor bardzo intensywny, bardzo czarny, przede wszystkim kremowy, więc bardzo łatwo z nim sobie zrobić eyeliner, ale w tym momencie ja go użyję jako mojej bazy pod Smoky Eyes, bo wiadomo, że ten makijaż halloweenowy musi się też długo trzymać, bo przed nami przecież długi wieczór. Co robię? Nakładam takim płaskim, syntetycznym pędzelkiem czarny eyeliner na całą powiekę ruchomą. Tak jak powiedziałam, będzie to taka moja podstawa do makijażu Smoky Eyes. No i druga powieka. Pamiętajcie o tym, że ten czarny eyeliner najlepiej nałożyć po całości powieki ruchomej, czyli tam, gdzie nam się powieka rusza, tam nakładamy czarny eyeliner. To jest też nieprawdopodobne, bo zobaczcie, jak łatwo i precyzyjnie można zrobić sobie makijaż oka. Tylko jedno pociągnięcie daje nam naprawdę efekt takiego mocnego krycia. Jak Wam się troszeczkę tutaj coś rozmarzę, nie wyjdą idealnie równe rogi, nie martwcie się, ponieważ potem użyjemy takiego mocnego, czarnego cienia maka, którym sobie bardzo ładnie te rogi rozblendujemy. Potem mój ulubiony Ultra Precise Eyeliner Brush, którym w linii wodnej oczu na górze i na dole, również tym samym eyelinerem zrobię sobie mocno czarną kreskę, również w środku oka. I pamiętajcie też, że ten eyeliner też powinien być nałożony tutaj pomiędzy linią rzęs, żeby nie było takiej sytuacji, że mamy prześwity skóry w postaci takich właśnie jasnych kropek. Także mega ważną rzeczą jest to, żeby ten eyeliner był nałożony i na górze, i na dole bardzo precyzyjnie, żeby nie było tych jasnych prześwitów. Nie widzicie już teraz, jaka jest różnica między jednym okiem, gdzie nałożyłam ten eyeliner na górze i na dole w linii wodnej, a tutaj, gdzie tak naprawdę nie mamy podkreślonej kreski. Więc pamiętajcie o tym, że zawsze musi być zaznaczona ta linia wodna. Pamiętajcie o tych drobnych przerwach między rzęsami. Wow, ale jest intensywny ten kolor, jaki jest on kremowy. Naprawdę powiem Wam, że nie wyobrażam sobie kreski bez tego eyelinera. No i tu linia wodna i podkreślenie dolnej linii rzęs. Taką mocną, intensywną kreską. Tak jak powiedziałam, nie obawiajcie się, że jak będą drobne nierówności, ponieważ zaraz użyjemy czarnego, mocnego koloru maka, którym sobie ten kremowy cień utrwalę i dodatkowo zblenduję. Także pamiętajcie o tym, to jest bardzo, bardzo ważne przy takim makijażu, nie tylko halloweenowym, ale w ogóle makijażu Smoky Eyes, żeby nie było widocznych tych białych prześwitów naszej skóry. Także musicie być naprawdę pewni, że on jest nałożony idealnie, bo wtedy to podkreśla oko, ono jest takie bardziej sexy i bardziej straszne. No i słuchajcie, takim pięknym, czarnym, mocnym kolorem pudrowym utrwalę ten czarny eyeliner, wzmocnię również kolor. Wow, ten cień też jest niesamowity, bo jest bardzo, bardzo intensywny. Delikatnie również pod spodem. Zawsze krem utrwala puder, więc dobrze sobie nakładać najpierw produkty właśnie kremowe, a potem wzmocnić je produktami pudrowymi. No, muszę powiedzieć, że ten czarny cień maka jest absolutnie niesamowity, mega intensywny kolor. Trudno tak naprawdę znaleźć takie na rynku. No i oczywiście, słuchajcie, pod spodem utrwalę sobie, trochę rozblenduję ten czarny, tą czarną kremową kreskę. A potem mamy taki piękny pomarańcz, też bardzo intensywny. No i teraz ten mój ulubiony pędzel maka do blendowania. Genialny i mocny pomarańczowy cień, którym wyblenduję sobie, słuchajcie, tą czarną linię, żeby było takie łagodne przejście, bo pamiętajcie, że ważne są takie łagodne przejścia
w makijażu oka, szczególnie makijażu takiego smoky eye, więc robię sobie pomarańczową obwódkę z tego pięknego cienia. Zobaczcie, jaki też jest piękny, intensywny kolor. Potem jeszcze mam taki pędzel Eye Contour, który da mi mocniejszy, bardziej intensywny pigment. Nie obawiajcie się tego, że wyjedziecie zbyt daleko, ponieważ pamiętajcie, że to jest w końcu makijaż halloweenowy, więc musi być troszeczkę przesadzony. Zobaczcie, jaki piękny, intensywny kolor tego pomarańczu. Jak to wygląda? Coś się już zaczyna dziać. Ja uwielbiam taką zabawę kolorami, bo w końcu jestem malarką. Dawno moje oko nie miało takiego mocnego makijażu. Mam nadzieję, że to dzielnie przyjmie. No i robię to drugie oko. Może zacznę od takiego delikatniejszego konturu, który daje mi ten właśnie pędzelek MACA 224S. Świetny pędzel do blendowania. Delikatnie na dolnej linii rzęs. No i jeszcze takim jasnym pudrem rozblendowuję sobie tą linię pomarańczową. Jest to puder z palety Kali Contour z marki Smashbox. Bardzo popularna paleta do konturowania. A tutaj mi przychodzi z pomocą do rozblendowania tego pomarańczu, żeby jednak to wyglądało tak bardziej jako make-up, a nie takie straszne, dziwne kontury. Jeżeli nie macie jeszcze tej słynnej paletki marki Smashbox Kali Contour, zawsze możecie do tego użyć takiego cienia nude w kolorze waszej skóry. Jeżeli chodzi o brwi, zróbcie sobie normalnie, tylko może trochę ciemniej. Ja tutaj użyję mojego ulubionego produktu do brwi, Perfectly Defined Longwear Brow Pencil firmy Bobbi Brown. Fajny jest ten produkt, ponieważ z jednej strony ma tą szczoteczkę, więc te brwi sobie przeczeszę do góry i takim pięknym czarnym kolorem zacznę od połowy, żeby był taki trochę efekt ombre, czyli od połowy do końca. Końcówka musi być najjaśniejsza, więc delikatnie schodzę, robiąc taki jaśniejszy kolor na brwiach, żeby był ten efekt takiego cieniowania, fajnej ombre. Wyczesuję, dzięki temu ten pigment się jakby wczesuje w moje włoski. Ten rysunek jest taki delikatniejszy, wygląda bardziej naturalnie. Staram się tak naprawdę zachować mój naturalny kształt brwi, może być on troszeczkę bardziej pogrubiony, ale nieznacznie, żeby to nie wyglądało na takie przesadzone. Piękny jest ten Longwear Brow Pencil, bo ponieważ jako jedna z niewielu kredek do brwi, słuchajcie, rysuję. Ja przetestowałam bardzo wiele, ale uzyskać fajny efekt takiego napigmentowania, żeby to się łatwo rysowało, jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Także zobaczcie, te brwi są właściwie tak jak moje naturalne brwi, troszeczkę bardziej ciemne i delikatnie pogrubione. Sobie troszeczkę wyczesuję tutaj u nasady, żeby te brwi były takie jaśniejsze, żeby zachować ten efekt ombre. A teraz będziemy dodawali elementy halloweenowe do tego makijażu. Oczywiście Eye Contour Brush i moja ulubiona paleta MAC-a, taka kolorowa, i cień pomarańczowy. I słuchajcie, jak patrzycie na wprost, przez środek oka, mniej więcej tak do połowy czoła, robimy sobie kreskę i starajcie się zachować kształt trójkąta. Mniej więcej ta kreska tak naprawdę powinna przejść przez środek. Nie obawiajcie się, jak ona jest troszeczkę nierówna, ponieważ zaraz Wam pokażę, jak to będziemy blendowali. Najważniejsze jest to, żeby ona właśnie miała ten kształt zachowany trójkąta. Fajnie jest ten pędzel, bo widzicie, on jest taki trochę ścięty, więc mogę sobie zrobić taką
kreskę ostrą krawędź tutaj właśnie na końcu. To samo robicie na dole, tak mniej więcej, żeby było równo. Ta kreska powinna wschodzić mniej więcej tam, gdzie kończy się nos. Też pamiętajcie, żeby ona była taka w kształcie trójkąta. To na razie wygląda dosyć zabawnie, ale nie obawiajcie się, ponieważ to jest dopiero nasza baza pod mój halloweenowy trik, który zaraz Wam sprzedam. Oczywiście kolory są, słuchajcie, dowolne. Jak lubicie róże, to niech będą róże. Jak lubicie fiolety, niech to będą fiolety. Kolorystyka dowolna. Robię drugie oko i zaraz do Was wracam. No i teraz mamy takie dwa trójkąty niepodobne do niczego. Do tego Wam sprzedam łatwy trik, żeby ten make-up halloweenowy naprawdę nabrał wyrazu. Może być do tego sztywna kartka albo wizytówka. Słuchajcie, mamy tą moją kartkę, przykładamy sobie ją mniej więcej na środku oka i czarnym cieniem robimy sobie linię. I teraz sobie blenduję czarnym cieniem, robiąc kreskę. Zobaczcie, przy pomocy tej tekturki, jaka nam wychodzi równa linia. To jest też, słuchajcie, fajny sposób na zrobienie sobie na przykład prostego eyelinera. Genialnie się sprawdza. To samo robimy na dole. Przykładamy tekturkę, słuchajcie. Starajcie się, żeby to było mniej więcej symetryczne. No i sobie robimy znów taką czarną kreskę. Uważajcie, żeby sobie nie wybić oka tą tekturką. To i z drugiej strony. Mniej więcej w formie takiego trójkąta na środku oka. Dobrze, dobrze, dobrze się do tego nadaje taki fluffy brush, taki właśnie pędzelek kudłaty. Ja do tego używam pędzla do cieni Bobbi Brown. No i zaczekajcie, szybciutko zrobię teraz drugie oko. A teraz trzeba to oko trochę rozświetlić, więc biorę taki piękny, rozświetlający cień złoty i nakładam go opuszkiem palca w kąciku oka. Ja lubię nakładać te cienia z brokatem, z połyskiem właśnie przy pomocy opuszka palca, dlatego że one wtedy się nie osypują i ten kolor jest taki bardziej intensywny. I jeszcze trochę na ruchomą powiekę, żeby te kolory ładnie się ze sobą połączyły, taki mieniący się kolor fioletowo-zielony. Ale się pięknie mieni. I zobaczcie, dopiero teraz ten make-up zaczyna wyglądać spooky glamour. A pod łukiem brwiowym rozświetlamy sobie rozświetlaczem skali kontur. Bo pamiętajcie o tym, że to ma być spooky glam, więc odrobinę świecenia się przyda. Teraz przykleimy sztuczne rzęsy i za chwilę zajmiemy się ustami. Słuchajcie, potem używam Perfectly Defined Longwear Brow Pencil, ten, który używałam do brwi. On świetnie się sprawdza, czasami właśnie jaka konturówka do ust i chcę sobie zrobić takie usta a la clown, więc na razie sobie wyznaczę takie dwa punkty. I teraz delikatnie nad naszymi naturalnymi ustami rysuję sobie tą samą kredką też kontur. I na dole. I teraz sobie tak delikatnie łączę tą końcówkę ust z tą linią, którą wyszłam do góry. I teraz makiem, moim ulubionym błyszczykiem, który zastyga, który się świetnie trzyma, w tym wypadku czarnym w kolorze kawiar, robię takie ombre, czyli cieniuję usta od kącika do środka, dając ten ciemny kolor właśnie w kącikach. Potem retro mat firmy MAC w kolorze
Hydra ma taki piękny kolor bordowy. Pamiętajcie, to jest ombre w takim pięknym wiśniowym kolorze. Robię sobie kolejne przejście, no bo pamiętajcie, że w ombre bardzo ważne są te przejścia, czyli wypełniam sobie 3/4 ust tym kolorem bordo. I na sam środek ust dodaję tą samą konsystencję i nazwę błyszczyku Retro Matte w kolorze Dance With Me, piękna czerwień. Fajny aplikator w postaci takiej gąbeczki, już sobie bezpośrednio z aplikatora nałożę ten kolor czerwony na środek ust. No i trochę rozświetlenia na ustach przy pomocy takiego czerwonego, pięknego brokatu na środek ust. Jest błysk. Fajne ombre, prawda? Co myślicie? Piszcie w komentarzach. No i robi się Halloween glam, prawda? Wiecie co, teraz mi tak wpadł pomysł do głowy, bo tak patrzę i ten czarny wygląda teraz przy tym brokacie tak troszeczkę mdło, więc dodam odrobinę tego brokatu również tutaj troszeczkę przy tym czarnym rogu. No i teraz lekkie, słuchajcie, poprawki, bo ten konturę przez takie ciągłe blendowanie mi się tutaj zatraciły, więc tym moim pomarańczem troszeczkę sobie poprawiam kontury, żeby on był bardziej widoczny. Może troszeczkę jeszcze blendowania przy oku. Okay. No i jeszcze rogi, bo przecież rogi muszą być. I w ten sposób, słuchajcie, zrobiłam szybki makijaż halloweenowy na ostatnią chwilę. Życzę Wam powodzenia! Róbcie makijaże halloweenowe i oznaczajcie mnie na Instagramie. Ciekawa jestem, co Wam wyjdzie. Ja uciekam na imprezę i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na Halloween. Bye, bye! Do następnego odcinka za tydzień w niedzielę już o godzinie 10:00.